Millerem. Tak, ja nie widzę żadnej politycznej różnicy między Millerem, Kaczyńskim, a Le Penem. Nie ma politycznej różnicy. Ale panie pośle, nie uczcie. Mówię, że z SLD. My nawet z diabłem, tego smoka o trzech głowach, Millera, Lepera i Kaczyńskiego, tego smoka w Polsce będziemy stali wypędzić. Wszystko jedno z kim. Po prostu zagrożona jest demokracja w Polsce, zagrożone są niezależne instytucje. Samoobrony. Od czasu, kiedy Jarosław Kaczyński przepotwarzył się w Andrzeja Lepera, tak naprawdę nie mamy już do czynienia. Ale pozwólcie państwo zwykłym, normalnym Polakom powiedzieć, że coś takiego jak Prawo i Sprawiedliwość już nie istnieje jako formacja polityczna. Istnieje Samoobrona z lewej i z prawej strony. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział. Tak naprawdę, proszę państwa, mamy tutaj do czynienia z próbą skoku na ogromne pieniądze przez dzisiejszy TKM w postaci PiS-u i Ligi Polskich Rodzin. Bo o co chodzi tak naprawdę w zablokowaniu tej fuzji? Przypomnijmy tak zwany plan właśnie Mikosza i Marcinkiewicza, czyli zatrzymania w rękach państwa i administracji i kolegów partyjnych premiera Marcinkiewicza dwóch ogromnych instytucji publicznych i finansowych w Polsce. To jest PKO, BP i PZU. Mówi się i sprzedaje się tą ideę pod hasłem tak zwanych narodowych interesów. A te narodowe interesy oznaczają nie mniej, nie więcej, tylko kontrolę administracji rządowej i dzisiejszych właśnie partyjnych kolegów ekipy rządzącej w tych dwóch wielkich instytucjach. Panie pośle, to nie ma nic wspólnego z żadnym interesem narodowym. Kulaczyk po przejściu z PiS-u do Platformy powiedziała, że ma wrażenie, że się przeniosła z Kambodży do Kalifornii. Gratuluję pani. Tak naprawdę na podsumowanie. Jarosław Kaczyński musi odejść i wszystko wróci do normy.